Lokalizatory GPS, blokady na kierownicę i inne typowe antywłamaniowe gadżety są dobrze znane każdemu, kto ma samochód i zamierza go zatrzymać przy sobie. Ale poza tymi przedmiotami istnieje wiele innych sposobów na ochronę auta przed złodziejami. Oglądajcie dalej, bo na pewno chcecie się dowiedzieć o nich więcej. Nie zapomnijcie kliknąć w przycisk subskrypcji i włączyć powiadomień, żeby dobrze bawić się na jasnej stronie. Numer 13. Zawińcie kluczyki w folię. Współcześni złodzieje znają się na technologii. Nawet jeśli wasz samochód jest zaparkowany w garażu lub przed jakimś budynkiem, mogą użyć specjalnego urządzenia radiowego do przechwycenia sygnału z pilota do kluczyka. Żeby chronić kluczyki przed takimi przechwytującymi atakami, użyjcie czegoś metalicznego, ponieważ metal blokuje sygnały. Zamiast wieszać kluczyki koło drzwi, lepiej jest je owinąć folią albo włożyć do lodówki lub mikrofalówki. Możecie też kupić ochronne etui, klatkę Faradaya, żeby trzymać w nim pilota. Numer 12. Oznaczcie szyby. Przednia i boczne szyby oraz lusterka mogą być oznaczone numerem identyfikującym pojazd. Taka usługa nie kosztuje dużo, a znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży. Przestępca będzie musiał poświęcić sporo czasu i pieniędzy, żeby zmienić takie oznaczenia, a to sprawi, że kradzież będzie nieopłacalna i nie warta zachodu. Numer 11. Utrzymujcie samochód w dobrym stanie. Może to brzmieć dziwnie, żeby dbać o samochód, aby zapobiec jego kradzieży, ale chodzi tu o teorię rozbitej szyby. Mówi ona, że jedno przestępstwo zachęca drugie. Na przykład widok rozbitych szyb w starym, pustym budynku sprawia, że ludzie chcą wybić ich więcej, ponieważ nikt się nim nie interesuje. Kiedy potencjalni złodzieje widzą, że wasz samochód jest zadbany, pomyślą, że pewnie posiada on dobry system alarmowy i łatwo go namierzyć. Numer 10. Włóżcie do samochodu elektroniczną nianię. Ej, w końcu samochód to wasze dziecko, prawda? Elektroniczna niania jest świetnym urządzeniem antywłamaniowym, ponieważ pozwoli wam podsłuchać wszystko, co dzieje się w samochodzie. Przestępcy nie będą mogli włamać się do auta i uruchomić silnika bez ściągania na siebie uwagi. Już nie wspominając o tym, że sama obecność widocznej kamery już na wstępie może odstraszyć złodziei. Możecie też nieźle ich nastraszyć, montując bardzo głośny system alarmowy, który reaguje na każdy najmniejszy ruch. Sąsiedzi na pewno go pokochają. Numer 9. Schowajcie w aucie stary telefon. Jeśli wiecie, że będziecie musieli pozostawić samochód w obcym miejscu, włóżcie do niego włączony tablet lub telefon. Pamiętajcie tylko, żeby najpierw zsynchronizować go z waszym kontem Google. Potem możecie po prostu użyć opcji Znajdź telefon na komputerze lub telefonie, żeby śledzić miejsce pobytu pojazdu. Aplikacja zrobi to w mniej niż minutę, pod warunkiem, że taki tablet lub telefon jest połączony z internetem. Numer 8. Trzymajcie koła skręcone w kierunku krawężnika podczas parkowania. Policjanci zalecają skręcenie kół w kierunku krawężnika, kiedy parkujecie, ponieważ sprawi to, że złodziej będzie musiał wykonać dodatkowe manewry, kradnąc auto. Zajmie to więcej czasu, którego i tak nie ma zbyt wiele, więc nie zainteresuje się waszym samochodem. Numer 7. Zabierzcie ze sobą kierownicę. Jest to szczególnie przydatne, kiedy parkujecie gdzieś na dłuższy czas w niezbyt bezpiecznym miejscu. Zamontowanie piasty szybkozamykacza pozwoli wam zabrać kierownicę ze sobą, a bez niej złodzieje nie odjadą zbyt daleko. Numer 6. Użyjcie pręta. Nie do atakowania złodziei. Taki długi pręt to blokada kierownicy, którą zakładasz, żeby nikt nie mógł nią poruszyć. Działa świetnie jako straszak na złodziei, ponieważ gdy tylko zerkną do środka samochodu, będą wiedzieli, że nie wezmą go na przejażdżkę. Numer 5. Wyciągnijcie wtyczkę. Jeśli nie macie ochoty wydawać pieniędzy na zabezpieczanie auta, spróbujcie wyciągnąć świece zapłonowe. Samochód nie ruszy bez zapłonu na cylindrach. Jest to szczególnie przydatne w miastach, ponieważ złodzieje nie mogą po prostu zajrzeć pod maskę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, bez zwracania na siebie uwagi i marnowania czasu.
Pamiętajcie tylko, że to nie zadziała, jeśli auto wyposażone jest w cewki zapłonowe. W tym przypadku musielibyście rozbroić całą część, czego pewnie byście nie chcieli. Numer 4. Pamiętajcie o typowych schematach działania złodziei. Podczas gdy niektórzy po prostu polują na wasz samochód, kiedy stoi gdzieś zaparkowany, inni są dużo bardziej kreatywni. Jedną z popularnych technik, jakich używają złodzieje, jest mała stłuczka. Chodzi o to, żeby odwrócić waszą uwagę i ukraść samochód, kiedy wysiadacie, żeby ocenić szkody. Jeśli wjechaliście w czyjeś auto albo ktoś w was uderzył, musicie pamiętać, żeby zasunąć szyby, zamknąć drzwi i zadzwonić na policję. Nie zostawiajcie drzwi otwartych na oścież i zachowajcie spokój. Istnieje wiele innych sposobów, które złodzieje wykorzystują do odwrócenia uwagi, żeby zabrać ci samochód spod nosa. Kawałek papieru za tylną wycieraczką, plastikowa butelka wciśnięta obok koła lub kawałek papieru leżący na masce mogą zmusić kierowcę, żeby wysiadł z auta. To wszystko może być użyte przez złodzieja, kiedy będzie udawał, że chce wam pomóc. Na przykład może się zatrzymać, żeby zwrócić waszą uwagę, że macie coś pod autem i skorzystać z okazji, żeby ukraść samochód. Numer 3. Uważajcie, gdzie parkujecie. Parkujcie w miejscach dobrze oświetlonych, najlepiej takich z dostępnym monitoringiem, jak na przykład wejścia do budynków czy parkingi strzeżone. Odosobnione miejsca są kiepskim wyborem, ponieważ nie tylko ryzykujecie kradzież auta, ale także wasze bezpieczeństwo. Nigdy nie zostawiajcie też auta na gazie, gdy wyskakujecie na szybko do sklepu. Za każdym razem, kiedy wysiadacie z auta, zasuńcie szyby, wyłączcie silnik i zamknijcie drzwi. Numer 2. Używajcie kilka antywłamaniowych gadżetów jednocześnie. Jeśli korzystacie z tak oczywistych systemów antywłamaniowych jak blokada kierownicy, powinniście też umieścić lokalizator GPS w nietypowym miejscu. To wszystko może się wydawać lekką przesadą, ale da złodziejowi fałszywe uczucie bezpieczeństwa. No bo powiedzmy, że poradził sobie z jedną przeszkodą, na przykład zdjął blokadę z kierownicy. Prawdopodobnie nie będzie szukał innych potencjalnych pułapek w samochodzie. Jest wiele przypadków, w których to naprawdę pomogło. Już raz taki skradziony samochód powrócił do właściciela po 24 godzinach. Numer 1. Nie ułatwiajcie zadania złodziejowi aut. Według statystyk kryminalnych auta są kradzione głównie z publicznych parkingów, stacji paliw czy okolic bankomatów. Policja radzi więc, żeby zerkać do samochodu lub pod, zanim wsiądziecie. Podróżować w towarzystwie, zwłaszcza w nocy. Zaufać swoim instynktom. Jeśli czujecie, że coś jest nie tak, odjedźcie. Wybierać środkowy pas na jezdni. Spokojnie odjechać, jeśli widzicie, że ktoś podejrzany zbliża się w waszym kierunku. Nie zatrzymywać się, żeby pomóc obcym. A jeśli już to robicie, zostawcie sobie miejsce na ucieczkę. A teraz czas na poradę gratis. Skąd wiadomo, że ktoś planuje ukraść samochód? Numer 1. Odbieracie dziwne telefony. Jeśli dzwoni do was firma, która niby zakładała wam w aucie alarm, blokady czy coś innego, nigdy nie odpowiadajcie na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Mogą zadawać wam pytania o typ systemu, a także jego zalety i wady. Numer 2. Pilot do kluczyków nie działa poprawnie. Jeśli macie problemy z zamknięciem auta na pilota, istnieje ryzyko, że ktoś przechwytuje sygnał, zwłaszcza jeśli jesteście w miejscu publicznym. Najlepiej będzie natychmiast opuścić to miejsce. Numer 3. Zamknęliście samochód na noc, a rano był otwarty. Zmiana kodu w alarmie nic nie da. Jeśli to możliwe, zainwestujcie w kamery albo zamontujcie coś, co nie pozwoli złodziejowi odjechać waszym samochodem, jak na przykład blokada kierownicy. Numer 4. Ktoś prosi was o pomoc. Prośba o pomoc jest jednym z najłatwiejszych sposobów na wywabienie kierowcy z auta, ale nie oceniajcie ludzi po ich wyglądzie. Złodziejem może być ktoś ładnie ubrany, kto potrzebuje pomocy przy dziecku lub ktoś przebrany za ochroniarza. Nie uchylajcie szyby na więcej niż 3 cm i nigdy nie wysiadajcie z auta.
Nieważne, co by się działo, wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czy wy albo wasi znajomi mieliście kiedyś do czynienia z podejrzaną sytuacją w waszym samochodzie? Podzielcie się waszym doświadczeniem w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, udostępnić filmiku znajomym i kliknąć subskrybuj, żeby pozostać na jasnej stronie życia.